Witam. W tym odcineczku trochę ten odcinek zmienimy, ponieważ nie będzie o różnych zwierzętach, lecz tylko o dzikich. Tygrys to największy kot na ziemi, a jego paski są tak jak nasze odciski palców. Nie ma dwóch tygrysów o takim samym futrze. Żyje w Afryce. Gepard jest najszybszym zwierzakiem, potrafi biec z prędkością 113 km na godzinę. Tak szybko, jak można jeździć samochodem na autostradzie. Puma, największy z miauczących kotów. Inne rzeczą. Zamieszkuje obie Ameryki. Jest niezwykle zwinny. Ryś, można go spotkać w Polsce. Jest największym naszym kotem żyjącym na wolności. Lew, drugi największy kot świata. Jedyny, który żyje w stadach. Serwal żyje w Afryce i ma bardzo długie nogi w stosunku do ciała. Daje się też łatwo oswoić. Jaguar posiada najsilniejszy szczęk spośród kotów. Dwa razy mocniejszy niż lwie. Mogą z łatwością zmierzyć skorupę żółwia. Oraz może nawet zabić krokodyla. Karakal, nazywany pustynnym rysiem, ma charakterystyczne czarne uszy zakończone pędzelkami. Jest jeszcze coś, czego możecie nie wiedzieć o kotach. Wielkie koty nie potrafią mruczeć, mogą za to ryczeć. Największym, ale nie żyjącym na wolności kotem jest tygrys, który powstał ze skrzyżowania lwa z tygrysem. Lecz nie wiadomo, czy został skrzyżowany on przez pomyłkę, czy specjalnie.